No, ale potem, oczywiście, jak Solidarność i stan wojenny, to mimo moich zajęć mnie zmobilizowało i Krysia, moja córka, i Krzysztof Jaraczewski, wnuk marszałka, oni, jak się tłumy zbierały protestować pod ambasadą, to oni to wzięli, że tak powiem, no, Krzysztof. Ojciec mu dostarczył takie drzewo, deski i zrobił taką imitację tych krzyży gdańskich przed ambasadą. Ambasada, wszystkie okna pozasłaniane, drzwi zamknięte, nie chcieli się patrzeć na to, a dzień i noc przychodziły tłumy. Bardzo dużo harcerzy. Krysia nadała przez radio angielskie, że protestujemy pod ambasadą, i ludzie się zgłaszali. Telefony, kiedyś w nocy miałam telefon. Ja jestem amator radiota. O, i radiota. I tutaj przychodzą Rosjanie w polskich mundurach. Niech pani natychmiast dzwoni do BBC. I się rozpłakał. To była trzecia nad ranem. Swindon harcerze dzwonili. My chcemy przyjechać protestować. Niech pani da taką porę, kiedy nikt się nie zgłosi, żeby zawsze ktoś tam był. No i zawsze ktoś tam był i świeczki się paliły i kwiaty przynoszono i przejeżdżające samochody dzwoniły.